Panie Marszałku, Wysoka Izbo. 11 października pożegnaliśmy w Żywcu księżną Marię Krystynę Habsburg. Spoczęła w krypcie Habsburgów w żywieckiej kontrkatedrze. Była osobą ważną dla bardzo wielu ludzi, ważną dla historii regionu i ważną z perspektywy prawdziwego patriotyzmu. Żegnali ją przedstawiciele arystokracji, opłakiwali mieszkańcy Żywiecczyzny. Maria Krystyna zawsze czuła się Polką i z tego powodu nie zgodziła się na przyjęcie innego obywatelstwa. Chociaż polskiego w 1951 roku pozbawiły ją komunistyczne władze. Ona, a także jej rodzice i dziadkowie byli przywiązani do Polski. Finansowali wiele przedsięwzięć kulturalnych, naukowych. Byli członkami wspierającymi wielu towarzystw i organizacji społecznych. Rodzina Habsburgów bardzo silnie wrosła w kulturę Polski i pozostała jej wierna w decydującej chwili próby. Podczas wojny Niemcy zabrali pod zarząd komisaryczny dobra żywieckie. To, co w trakcie II wojny światowej było udziałem zwykłych obywateli Polski, stało się również udziałem rodziny Habsburgów. Niepewność jutra, terror, niedostatek, aresztowania. Mimo nacisków Habsburgowie żywieccy opowiedzieli się za Polską. Książęca rodzina musiała wyemigrować. Przebywając na emigracji ponad 40 lat, księżna organizowała pomoc charytatywną dla rodaków w kraju. W 1993 roku odzyskała polskie obywatelstwo i w 2004 roku wróciła na stałe do Polski. Gdy otwierała swoje nowe mieszkanie przygotowane dla niej w Żywieckim Pałacu, mówiła, że spełniły się jej najskrytsze marzenia. W tym miejscu się przecież urodziła i mieszkała aż do wybuchu II wojny światowej. Mimo podeszłego wieku zawsze aktywnie uczestniczyła w życiu miasta kulturalnym, społecznym i religijnym. Dawała przykład młodzieży, mając z nią doskonały kontakt. W grudniu 2011 roku została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odeszła wielka polska patriotka, osoba, która całym swoim życiem udowodniła, że Polska i Żywiec były dla niej najważniejsze. Zapamiętamy ją jako damę i Polkę. Polkę, którą była z największej potrzeby serca i prawdziwej tęsknoty za ojczyzną. Dziękuję.